Witam Was na nowym odcinku Zrzesza26. Z tej strony Bruno Sobolewski. Zapraszam. Witam Was w kolejnym odcinku Zrzesza26. Tym razem Bruno Sobolewski, drugi z debiutantów w spotkaniu z MOSP-em. Minęło już trochę czasu, tak naprawdę praktycznie 2 tygodnie. Ale czym był dla Ciebie ten debiut w igrach? No, debiut wiadomo był bardzo budującym uczuciem. Tak samo dla każdego młodego zawodnika, który debiutuje w seniorach. Jest to uczucie, które daje dalej do rozwoju, które zachęca do dalszej gry. Na pewno myślę, że buduje to samopoczucie i pewność siebie, która jest, no, jest jednym z ważniejszych czynników na boisku. A kiedy zacząłeś trenować z tym pierwszym zespołem? Trenować zacząłem wraz z startem przygotowań do rundy wiosennej, czyli no połowa stycznia. Jaka była Twoja reakcja na to zaproszenie? Pewnie wiele uśmiechu. Tak, no wiadomo, byłem szczęśliwy. Czułem tą ekscytację. Też czułem zaszczyt, że zostałem wyróżniony. Bo wiadomo, to nie zawsze się zdarza. Byłem zadowolony i byłem z siebie dumny, że dotrwałem do tego momentu. A jak oceniasz ten swój występ w meczu z MOSP-em? Trochę minut zebrałeś. No wiadomo, trochę minut zebrałem. Uważam go za pozytywny występ. Też no, zrobiłem dwa udane odbiory, które też na pewno budują i cieszą. Aktualnie również rozgrywasz mecze w lidze makroregionalnej. Za Wami 3 spotkania. Jak wygląda Wasza sytuacja? No, może nie wygląda ona najlepiej, ale też nie wygląda najgorzej. Myślę, że z każdym meczem będziemy nabierać w tej lidze pewności siebie i z każdym meczem będzie lepiej. Też wiadomo, graliśmy z 3 rywalami z wysokiej półki, którzy no, byli bardzo wymagający. No i myślę, że powinno tych punktów być odrobinę więcej, ale najważniejsze jest, myślę, że rozwój i nie, bo oczywiście wynik jest ważny, ale nie najważniejszy. Wiadomo, że to zbieranie doświadczenia to teraz element kluczowy. Kto był dla Ciebie takim najtrudniejszym przeciwnikiem póki co? Wiadomo, każdy przeciwnik na swój sposób był wymagający, był trudny, ale myślę, że mimo wszystko Escola zrobiła na mnie największe wrażenie. To, jak ci zawodnicy mieli pewność siebie, to jak byli zorganizowani, zarówno byli dobrze przygotowani i motorycznie, i technicznie. Dominowali nas przez no, większość meczu, ale mimo to mieliśmy swoje sytuacje. Myślę, że mogliśmy ten mecz spokojnie wygrać. Jak zapatrujecie się na to następne spotkanie? Czy te 3 punkty to element kluczowy? No tak, wiadomo, przed każdym meczem gramy o zwycięstwo, tak samo będzie i teraz. Myślę, że musimy odkuć się w ostatniej porażce i pokazać no, nasz cały potencjał, jaki mamy. To gdzie zaczynałeś swoją piłkarską przygodę? No, piłkarską swoją przygodę zaczynałem no, tutaj w rodzinnym klubie w Igry Suwałki. Od 5. roku życia wraz no, pod obecnym trenerem w Igry Suwałk Pawłem Cimochowskim. Zawsze grałeś na pozycji obrońcy, czy jednak kiedyś zdarzały się jakieś rajdy na skrzydle bądź bramki w ataku? Nie, no zazwyczaj zawsze, jak nigdy nie ciągnęło mnie do przodu, to zazwyczaj wolałem brać się za obronę własnej bramki, rozgrywanie, no bramki dawałem strzelać kolegom. Czy nie można powiedzieć, że jakiś obrońca może był Twoim idolem? No oczywiście, moim idolem był Sergio Ramos, za swego czasu najlepszy obrońca, który był. No też wiele od niego się nauczyłem, oglądałem jego mecze. Myślę, że był dla mnie takim solidnym idolem. To i Real Madryt jako ulubiony klub? Znaczy no, na pewno Real Madryt wolę od Barcelony, ale mimo wszystko w sercu zawsze Manchester United. Czyli czerwony. Czyli czerwone diabły. Tak jest. Był jakiś taki trener na Twojej ścieżce, dla którego trochę więcej zawdzięczasz? No wiadomo, każdy trener czegoś się nauczył od każdego
zebrałem te doświadczenie, które mi przekazał. No ale oczywiście jest mój trener, którym zaczynałem swoją przygodę, jak równie dobrze teraz, z którym, no pod którego skrzydłami miałem swój debiut w seniorskiej piłce. Oczywiście trener Paweł Ciemuchowski. Razem też z trenerem, no braliśmy udział, no występowałem w kadrze wojewódzkiej, gdzie też osiągaliśmy sukcesy. Też trener Paweł zaszczepił we mnie taką pasję, miłość tego futbolu. Przekazał mi tą rywalizację sportową, którą posiada i to swoje zamiłowanie do piłki. Od zawsze chciałeś grać w piłkę nożną, czy jednak może z małego dziecka coś było innego na pierwszym planie? Nie, myślę, że mój tato tak samo jak i wujek grali w piłkę i myślę, że to też takie rodzinne, ta piłka. Zawsze jak zaczynałem, to już wiedziałem, że będzie to, co będę chciał w życiu robić. Polubiłem to. No i tak jest do teraz. No i kolejna część Zarzeczy 26, jedenastka wszechczasów. No jakie ustawienie i kto się w nim znajdzie? Wiemy na pewno, że Sergio Ramos. To oczywiście. Może ustawienie nie będzie to typowe, będzie to ustawienie 3-3-4. Czyli coś nowego w końcu. Coś nowego, tak jest, bez bocznych obrońców. Bramce, nie kto inny jak Lev Jašin. No jako jedyny bramkarz zdobył złotą piłkę. Też dwa tytuły mistrza Europy. Myślę, że zapoczątkował nowy styl bronienia u bramkarzy. Wiele bramkarzy brało z niego solidny przykład. Zaczynając od linii obrony. Od lewej Roberto Carlos. Zarówno dobry, jak i w ataku, jak i w obronie. Każdy bramkarz, no myślę, że miał przed oczami te jego kapitalne wolne, które zawsze pasują, no i których nie był w stanie każdy się nauczyć. Jako drugi środkowy obrońca, no też mój idol taki piłkarski, Sergio Ramos, zarówno strzelał gole, jak i świetnie bronił. Prawda, kapitalny zawodnik. Myślę, że drugim środkowym obrońcą będzie Paolo Maldini. Od swego czasu też oczywiście najlepszy obrońca. Razem z Nestą i Baresim tworzyli kapitalne trio, którego no, wiele zespołów nie było w stanie przejść. Przechodząc do linii pomocy. No, na SPD postawiłbym tutaj, może tak niekonwencjonalnie, na Pirlo. Świetne podania, naprawdę umiał rzuty wolne oczywiście też rozprowadzić każdą akcję. Miał też no, sporą wizję, widział wszystko, co się dzieje. Świetny zawodnik. Jako jego partnerem w linii pomocy będzie Zinedine Zidane. Zawodnik, czyli który potrafił zrobić różnicę swoim jednym rajdem. Wiele razy to udowadniał, tak samo w meczu z Brazylią. I to sam praktycznie. No, pokonał Brazylię. Myślę, że jako lewy pomocnik, no to jeden z najlepszych piłkarzy w historii, czyli Pele. Najbardziej tytułowany, 3 tytuły mistrza świata. Myślę, że mówią same za siebie. Prawa pomoc, to myślę, że również z tych czasów Pele, Diego Maradona. Myślę, że argentyński Bóg, do którego wiele osób naprawdę brał przykład, może nie był za dobrym człowiekiem, ale za to kapitalnym piłkarzem. No i została nam trójka z przodu i to będzie nie kto inny jak Cristiano Ronaldo, Messi i Ronaldinho. Czyli no, też był taki idol, który ma taką magię, myślę, że której nie każdy zawodnik będzie w stanie opanować. I jeszcze trener, nie? Trener. Tak. Asystent trenera. Asystent. Trenerem myślę, że byłby José Mourinho. No, dałby tej drużynie to, czego on by potrzebowała, czyli charakteru. No, a myślę, że asystentem to Jurgen Klopp. Też bardzo dobry trener. Myślę, że on by trochę wprowadził taktyki do tego zespołu. No i myślę, że chciałbym tylko zobaczyć drużynę w akcji. Myślę, że nie miałaby sobie równych. Dziękuję za oglądanie Zarzeczy 26 i zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków.